W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Tobą. Wszyscy bracia, witam was serdecznie w tą noc betlejemską. Oto skończył się Adwent. Pan przyszedł, narodził się jako dziecię w betlejemskiej grodzie. Od pierwszych chwil uroczystości świętujemy tę wielką tajemnicę naszej wiary. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród swojego ludu. Przyprowadza nas chowani tutaj do świątyni przed ołtarz Chrystusa nasza wiara. Tradycja, ale też polski zwyczaj. Jesteśmy tu wszyscy wierzący i wątpiący. Wierni Panu Bogu i chrześcijanie okazyjni. Wykorzystajmy ten czas i nawróćmy się do Pana, który tak bardzo kocha grzesznika, że sam po niego schodzi, stając się podobnym do ludzi, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Wyspowiadani, pojednani gestami przełamania się okładkiem przystąpmy, kochani, do ołtarza. Przystąpmy tutaj jako przede wszystkim wspólnota braci i sióstr w Chrystusie. Chrystusie nowonarodzonym. W liturgii tej Eucharystii modlę się w intencji waszej, w intencji wszystkich parafii, o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla was, dla waszych rodzin, dla waszych bliskich, ale też polecam Panu Bogu tych zmarłych, szczególnie tych, których pożegnaliśmy w minionym roku, a których imiona przychodzą nam na myśl. Świadomi, kochani, liczny upadku słabości. U progu tej Przenajświętszej ofiary przeprośmy Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze zaniedbania, za wszystko to, co nas z Nim rozdziela. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i nam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, czynieniem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panią
Módlmy się. Boże, sprawiedliwy, że ta najświętsza noca jaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czy wierzyli do Betlejem pasterze, dla istoci dzieciąteczki na liże? Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Oto Baranek Boży, oto ten, który płaci grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Barana. Panie, nie jestem Boga, aby sprzedzono mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie mi zdrowia nasza.
nadzieja znów stąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie i wierzymy kolejny raz. Jeszcze jedno Boże Narodzenie i choć przekaz świąteczny mam, bo zabrakło znów czegoś głosu, przyjdzie do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, żeby zająć w nas puste miejsca przestrzone. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnij, że są módlmy się. Panie nasz Boże, umocnij nas. Oj, mamuśki, 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 nie wyganiam cię.
Koniec? Koniec! To jeszcze coś nam zagrajcie. Coś musi być na bis, nie? Ktoś to dopiero 10, krótkie kazanie było. Yeah.
to podziękujemy bardzo serdecznie. Nie byliśmy przygotowani na wieści. Jeszcze! Spokojnej nocy, kochani. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Święta. Teraz co? Koniec gdzie?